Cześć, z tej strony Zeus. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Dlaczego wyrzucono Taza z Virtus Pro. Skupimy się na jego performance przeciwko Fnatic na mapie The Inferno w trakcie Majora w Bostonie. Jak można zauważyć, zdobycie 6-7 rund tam po stronie, w ogóle na mapie The Inferno, to nie był zbyt dobry rezultat. Zobaczymy, jak zachowywał się Taz, jakie były jego błędy, jakie było jego dobre zagrania, dobre zachowania w trakcie rundy. Tak więc zapraszam do oglądania. Jeszcze możemy zerknąć na statystyki. No jak widać, Taz raczej był tutaj na czele zawodników, swoich kolegów z zespołu. Jednak zobaczmy, jak on po prostu zachowywał się w trakcie rundy, co wykonywał dobrze, co wykonywał źle. Więc zapraszam do oglądania. Cześć, z tej strony Zeus. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Dlaczego wyrzucono Taza z Virtus Pro. Skupimy się na jego performance przeciwko Fnatic na mapie The Inferno w trakcie Majora w Bostonie. Jak można zauważyć, zdobycie 6-7 rund tam po stronie, w ogóle na mapie The Inferno, to nie był zbyt dobry rezultat. Zobaczymy, jak zachowywał się Taz, jakie były jego błędy, jakie było jego dobre zagrania, dobre zachowania w trakcie rundy. Tak więc zapraszam do oglądania. Jeszcze możemy zerknąć na statystyki. No jak widać, Taz raczej był tutaj na czele zawodników, swoich kolegów z zespołu. Jednak zobaczmy, jak on po prostu zachowywał się w trakcie rundy, co wykonywał dobrze, co wykonywał źle. Więc zapraszam do oglądania. Mamy rundę pistoletową w wykonaniu Virtus Pro. Taz razem z Snaxem udaje się pod banana. Czeka na flesza od białego. Wychylenie Snaxa. Niestety umiera. Taz wyczekuje jeszcze kolejnego flesza od białego. Taz wychyla. Zabija jednego i cofa na bombsite B. Bardzo dobre zachowanie ze strony Taza. Cofa, nakłada. I stamtąd będzie wcelowany na bombsite, na wychodzących zawodników Tero. Biał jeszcze do bombsite wskakuje, dobra też również jego decyzja. Biały zabija jednego zawodnika, tutaj mamy jeszcze Mołotowa, niestety ginie również biały i Pasza niepotrzebnie puszuje kompletnie CT. Taz zostaje sam. Neo, który robił plecy terrorystom na bananie, również złapany. Musi cofać do domku, tam zostaje po drodze jeszcze trafiony oraz zabity. Taz 1 versus 3. Niestety nie ma szansy tutaj na walkę. Dobra runda w wykonaniu Taza, niestety jego teammate'i się nie popisali. Zobaczmy rundę full w wykonaniu Taza, pierwszą rundę full. Taz z defuserem, smokiem oraz flashem, oczywiście kevlarem i M4. Taz głównie zajmuje się domkami na bombsite A. Tutaj taki headshot angle w jego wykonaniu. Teraz jest w BS-ie, wcelowany po prostu w apsy. Snax na shorcie. Zapewne w momencie, gdy Snax by miał cofać, gdy Fnatic by zajmował mida, to ktoś by wychylił z apsów, tam Taz byłby wcelowany. Teraz wyczekują po prostu na moment, gdy Fnatic będzie bliżej. Snax, cofając shorta, obliguje Taza, który był wcelowany na headshot angle na domkach na A, do zmieniania pozycji. Tutaj akurat się stoi w picie. Trzymuje się z granatami, to jest bardzo dobra decyzja w wykonaniu Taza. Snax dosmokował mu apsy, teraz Taz będzie smokować apsy na 40 sekund przed końcem rundy. Wyczekują na wejście, niestety będzie to wejście pod bombsite B. Jednak Taz tutaj mądre zachowanie z jego strony. Podziewa się lurka i właśnie trafia na niego na longu, zabija JW. Mamy sytuację 3 vs 3. Dołącza do kolegów na CT. Zawodnicy Tero mają informację, że nikogo nie będzie od banana. Tutaj dobry frag ze strony Taza, jednak ustawienie cream za na ciemni. No, zawodnicy Virtusów tego się nie spodziewali, w szczególności Taz. Oraz dwóch zawodników, biały oraz Snax, no nie za bardzo mieli szansę odbić to z jednej pozycji. Dobry
dobre spoty w wykonaniu Fnatic, złapali ich na krzyżowym ogniu. No i nie było szansy tego odbić. Kolejny full w wykonaniu Virtusów. Tutaj Taz smokuje banan. On ląduje dosłownie tutaj, ten smoke. Na pewno to pomaga Virtusom, no, właściwie zawodnikom na bombsite B, na odparcie ataku w wykonaniu Fnatic. Mają dodatkowe granaty, mają jeszcze dodatkowy tak jakby ten smoke od Taza, który spowalnia zajęcie banana przez Fnatic. Taz ustawia się tutaj na balkoniku, bardzo dobry spot do pilnowania. Do namierzania przeciwników wychodzących i z upsów, i z shorta. Snax jest celowany na shorcie. Akurat w tym wypadku. Teraz na 40 sekundę mołotuje upsy. Preszuje, żeby sprawdzić shorta. Niestety są oni zamykani w momencie, gdy pasza umarł na longu. Snax w BS-ie, Taz schowany w picie. No nie pomógł Snaxowi. Również wychyla na shorta, gdzie Golden wybiega przed smoka. Taz również go nie zabije. Trochę skillowo zawiódł tutaj Taz. Szkoda, że nie wychylił również w momencie, gdy Snax walczył z zawodnikami od longa, którzy wybiegali przez smoka. Był trochę zblindowany. Wydaje mi się, że jeszcze był ten kilka sekund, żeby no, możliwości, żeby wychylić. Nie zrobił tego. No i niestety mamy przegraną rundę. Taz troszeczkę zawiódł, ale to nie była jego wina. Zamknięci Virtusi na bombsidzie A z trzech stron. Upsy, short oraz long. No i nie poradzili sobie. Zobaczmy na kolejną rundę full. To jest kolejna runda. 5-0, teraz mamy 6-0. Niestety niezbyt korzystny wynik. Taz z smokiem oraz dwoma flashami. Tutaj jest podsadzka od strony Snaxa jeszcze. Na balkonik na shortcie. Bardzo dobra pozycja. Zawodnicy Tero raczej nie spodziewają się tutaj zawodnika CT na tej pozycji. Taz wyczekuje, dosmokowuje mida w momencie, gdy on się kończy. Zabija zawodnika na boilerze i teraz uważa jeszcze w razie czego na zawodnika na upsach, który mógłby się tam znajdować. Jednak nie słyszy żadnych stepów i odpuszcza tę pozycję. Snax w boilerze, tutaj zabija jednego zawodnika Fnatic. Tutaj dobre wychylenie Taza w momencie, gdy Snax walczył jeszcze. No i tutaj niepotrzebny wydaje mi się już tutaj pozycja Taza na shorcie. Według mnie powinien cofnąć gdzieś w BS-a, gdzie mają sytuację 4 vs 2, to już jest presja po stronie Fnatic. 15 sekund do końca, oni muszą wejść na bombsite. Nie mają szansy cofnięcia. Wydaje mi się, że tutaj Taz powinien bardziej pasywnie cofnąć na bombsite A, po prostu jakoś bić się z BS-a, z tamtych rejonów, nawet cofnąć na pita, gdzieś tamte rejony. No niestety Taz zagrał agresywnie, no i po prostu umarł, ale chodzi tutaj o kwestie ekonomiczne, bo w sytuacji 4 vs 2 zostaje dwóch zawodników przy życiu w tutaj wygranej rundzie. Odbija się to na kolejnej rundzie, gdzie Taz tylko i wyłącznie ze smokiem, stawiony po raz kolejny w okolicach shorta upsów. Tutaj agresywne, szybkie zajęcie przez Fnatic mida. Wydaje mi się, że już nie powinien tutaj wychylać. Właśnie dobra decyzja Taza, cofa. Zobaczymy co dalej. Smokuje upsy, nie wie czy to nie jest szybkie wejście Fnatic na bombsite A, więc musiał po prostu pozbyć się tego smoka. Musiał po prostu odciąć się chociaż z jednej strony od wizji, żeby Fnatic po prostu nie miała możliwości wejścia z dwóch stron, czyli upsy short. Dosmokowanie tutaj znowu upsów. Smoke na shorta w wykonaniu Fnatic to będzie split, wejście, konektor oraz bombsite B. Taz od banana. Mieliśmy sytuację 3 vs 3, teraz 2 vs 3. Taz na szczęście zabija lekro na bananie. Mamy sytuację 2 vs 2. Jednak nie mają zbytnio informacji, gdzie są zawodnicy Tero. Nie mają pojęcia, czy zawodnik jest na ruinach, czy też dwóch w bombsite. Taz tutaj jako pierwszy po prostu sprawdza. Pasza wcelowany na ruinach. Taz zauważa gościa na trójkach, na kładzie. Nie wie, gdzie jest drugi zawodnik. Nie spodziewali się go na dwójce. No i tutaj podwójny pik ze strony Fnatic. Bardzo dobre zagranie z ich strony. Zabijają Taza, no i pasza chowa AWP.
Dobra runda w wykonaniu Taza. Wydaje mi się, że raczej na bombsite B tutaj można było upatrzyć błędu. Również to, że Taz i Pasza odbijali z tej samej strony, no, powodowało, że ciężko im było odbić ten bombsite. Nie wiedzieli, czy ktoś przeszedł na prawą stronę BS-a. Mam tutaj kolejną rundę w full. Taz smokeuje banan, właściwie taksówkę. No i cofa na bombsite A. Gdy to czeka tutaj, jak się rozwinie sytuacja na bananie. W momencie, gdy no, zawodnicy na planie mówią, że jest wszystko w porządku, cofa na bombsite A. Tutaj ustawiony pod daszkiem. A to jest execute, czysty execute na bombsite B. JW znowu na lurku. Taz bardzo mądrze wyczekał lurkera, zabił zawodnika. Tutaj chyba zawodnicy Virtusów nie widzieli paki. Teraz chyba ją właśnie zobaczyli i dopiero teraz wykonują rotację na bombsite B. Jednak tam widać, dobrze sobie poradzili. Trzech zawodników na bombsite B. Dwóch zawodników cały czas pilnowało mida. Dobry gol, czekali na zobaczenie paczki, czekali aż ktoś po prostu to zauważy. No i mamy rundę wygraną. Oni Virtus Pro, dobra runda Taza również. Kolejny full. Mamy teraz Smoke'a, dwa Flash'a oraz Nade'a po stronie Taza. Tutaj właśnie spodziewają się szybkiego wejścia mida. Taz był przygotowany z Nade'em w razie czego, jakby mieli oni pushować. Teraz cofa na Apsy i tutaj raczej już będzie się oferować w tym miejscu. Zawodnicy Fnatic, odpuszczony banan, tutaj kierują się pod mida. W momencie, gdy Taz zauważa Smoke'a na pita, gdzieś tutaj na sianko, smokuje Apsy. No i czeka na balkonie tak naprawdę. Pasza wcelowany w shorta. Nax wraz z białym na longu. Flashuje. Pasza przez chwilę odpuścił shorta, więc Taz mu flashował. Wejście na długą, na razie tam zabity Nax, 1 za 1. Pasza zauważył jednego gościa na shorcie. Taz cały czas celowany na balkonie. I zobaczmy, jak on się tutaj zachowa w tej sytuacji. Bardzo ważna pozycja ze strony Taza. 4 versus 2. Tutaj Pasza niestety zabity z Apsów. No i tutaj wydaje mi się, że krok, który zrobił Taz na tej ramie, na balkonie, powodował, że Teams spodziewał się go w tym miejscu i od razu, kiedy zabity został Pasza na bombsite, a od razu skierował swój celownik, crosshair, na balkonik. No i tam Taz po prostu wychylił, chciał trade fragować, nie udało mu się. No i niestety będzie tutaj runda dla Fnatic. 4 versus 2 przegrane. Pasza trochę odkryty na Apsy, nie powinien tego robić, powinien jakoś to sprawdzić, żeby Krzynka ta z bombsite'u na standardzie go zasłaniała, niestety tego nie robiła i Krims prosty frag na nim powodowało, że Taz musiał wychylić, chciał przynajmniej wychylić na trade fraga. Taz robi step na balkonie, Krims spodziewa się go w tej pozycji, no i mamy 2 za 0 i w sytuacji 4 versus 2 zrobiło się 2 versus 2. Przegrana runda, trochę wina po części Taza i zdecydowanie wina po stronie Paszy. Tutaj mamy rundę Force. Taz akurat smokuje po raz kolejny właśnie taksówkę na bananie. Taz i biały z CZ-kami, reszta rifle bądź AWP. Na razie trochę wyczekują tutaj. Nie spodziewałem się, gdzie może być Fnatic. Fnatic zgrupowane pod bombsite'em B. Taz tutaj w bombsite'ie A. Teraz dopiero rotuje. Mamy sytuację 3 versus 3 i zobaczymy, jak się zachowuje tutaj Taz. Neo mądrze poczekał na kolegów. Wydaje mi się, że mógłby zeswitchować się z Neem. Neo ma samego rifla. Taz tylko CZ-kę i ma 100 punktów zdrowia, Neo 19, ale zobaczmy, co teraz zrobią Virtusi. Razem odbijają. Taz podnosi akacza. Zespotowany osoba na ciemni. Snax walczy z ciemnią. Taz sprawdza jedynki, dwójki oraz trójki. Snax, genialna runda. Bardzo ładny frag na ciemni i od razu skierowanie się na banan, gdzie zabija drugiego rywala. No właściwie tutaj Taz, dobra współpraca, Taz był odpowiedzialny za lewą stronę BS-a, Snax wcelowany w ciemnie, no i ewentualnie właśnie w banana. Dobra runda, Taz nie miał zbytnio co pokazać od siebie, no ale dobra runda w wykonaniu Virtus Pro i tego duetu Snax-Taz, właściwie Neo jeszcze.
odbijaniu bombsite'u B. Kolejny full, mamy Taza ze smokiem oraz flashem. Tutaj Taz ustawiony na shorcie pod daszkiem. Wejście szybkie Fnatic. Jeden frag tylko w wykonaniu Taza, niestety. Szkoda, że tylko jeden frag w jego wykonaniu. 4 versus 4. Mogło to się lepiej potoczyć w jego wykonaniu. Szkoda, że Pasza też nie zdobył fraga na midzie od shorta. Cała uwaga była w sumie skupiona na Paszy. On odskoczył od razu na bombsite. Taz został tutaj tak naprawdę sam na poddaszkiem. To był frag, jeden za jeden, źle nie wyszedł. Nie można powiedzieć, że to był błąd w jego wykonaniu. Zobaczmy ostatnią rundę full. Tutaj Taz... Kolejna runda smoke na banan, na taksówkę. Cofa na bombsite A. Tutaj czeka na kola właśnie, czy ma pomóc na bombsite B, czy jednak wrócić na bombsite A. Stawia się w BS-ie. Będzie znowu gdzieś headshot angle na upsy. W momencie, gdy Snax jest na shorcie, może sobie na to pozwolić. Prawnicy Fnatic grupują się na bombsite B. Tutaj Taz no, cały czas patrzy upsy, no to jest jego zadanie. Po stronie CT. Wejście na bombsite. Tutaj bardzo dobry frag od strony Taza. Słaby smoke na CT. Nie zauważa zawodnika przeskakującego. To jest szkoda akurat. Timing trochę zawiódł. Klims plantuje na bombsite. Tego w sumie nie mają pewności, ile zawodników jest po stronie prawej, ile zawodników po lewej. Teraz wiedzą, że na pewno jedna osoba jest po prawej stronie BS-a. Snax zabija od banana. Tutaj trochę ryzykownie Snax pikował, ponieważ Taz był odcięty mołotowem. Teraz nie wiedzą, gdzie jest ostatni zawodnik. Taz sprawdza lewą stronę BS-a. No i niestety zostaje zabity w plecy, w ciemni. Snax na szczęście na refragu. Nie mamy rundę po stronie Virtus Pro. Dobra runda w wykonaniu Taza. Mogło wyjść to lepiej. Trochę timing, nie jego wina. Ale ogółem bardzo dobra runda. Zobaczmy, jak to wyglądało po stronie Tero. Runda pistoletowa. Wszyscy na kevlarach, Taz również. Biegnięcie mida. Wszystkimi zawodnikami w piątkę Virtusi biegają mida. Tutaj Taz trochę indywidualnie pod względem tym, że następny zawodnik, Snax, był za daleko ustawiony od niego. Sam wybiegał Taz na konektor. W sumie bardzo dobry strzał w wykonaniu tam Crimza bodajże. Czy tej JW. Lucky shot, bo w locie został zabity Taz. No ale tak, widać, że tutaj nie było zbyt dużego pomysłu Virtus Pro na tą rundę pistoletową. Zobaczmy może rundę Force, bo to już jest ważna runda. Mamy 5-11. Czyli no dosyć ciężka sytuacja. Taz tutaj wchodzi do domku, gdzie Force. Ma nade'a i flasha. Całowano w okienko na drugim środku. Patrzę smoka na midzie. Natik dosyć defensywnie na bombsite A, również na bombsite B, tam jeden zawodnik tylko. Golden usłyszał rywali na bananie. Smokuje od razu banan. Wejście na bombsite B, prosi kolegę o pomoc. Wszyscy gracze Virtus Pro już zbliżają na bomb... Przepraszam, na bombsite B. Mamy dwa smoki w Virtusach, po stronie Virtus Pro. Lecą smoki. Taz jeszcze z nade'em. Nade'uje boost, właściwie pod boostem. Flashuje jeszcze w stronę CT. Dostaje blinda od zawodników, od zawodnika z CT właściwie. I dwóch kryjących bombsite B wychyla na zawodników Virtus Pro, którzy po prostu byli na mleku i nie mieli szansy nawet zabicia rywali. Nic specjalnego tutaj Taz nie mógł się wykazać. Zobaczmy na pierwszą rundę full wykonaniu Virtus Pro. Taz z smokiem, flashem oraz właśnie zakaczem, kazarem i helmetem oczywiście. Skanuje tutaj on domki, żeby zawodnicy nie skrócili. Jednak oni już dawno skrócili tak naprawdę ten rejon. Bardzo dobre ustawienie białego defensywnie na upsach. Zabija on jednego rywala, rozbija drugiego. Taz na refragu. To było bardzo ważne, żeby Taz był gdzieś w pobliżu, żeby miał możliwość refraga.
Zajęcie apsów. Tutaj Taz smokuje długą. Odcina wizję na długiej. Flashuje mi da, żeby po prostu móc go zająć. Zajmuje go razem z Neo. Neo tutaj przy smoku. Chyba jaki namierza smoka na konektor bądź na odcięcie wizji na. Na konektor jest ten smoke, tak, dobrze powiedziałem. Jednak JW w narożniku zabija i Neo, i Taza. Aż troszeczkę, no. No nie wiem, wydaje mi się, że raczej powinni razem współpracować. Nie zrobili tego. Neo sam, Pasz, Taz również sam. No i tak naprawdę tutaj sneaky zagranie od JW powoduje, że wygrywa rundę Fnatic. Szkoda, mogło to wyglądać inaczej, mogli bardziej współpracować ze sobą. Dwa indywidualne playsy. Oba z tym samym skutkiem. Mamy rundę full w wykonaniu Virtusów. Taz tutaj z flashem od razu. Ryciak jakby AWP pikowała. Wskakuje do szczura, zabija tutaj jednego zawodnika i obija jeszcze jednego. Bardzo dobre zachowanie Taza. Ten flash na pewno jakoś zdekoncentrował, bo nie oślepił, jak było widać, tą osobę CT pushującą. Jednak była pomagająca JW czy tam druga osoba CT była zblindowana i nie mogła pomóc swojemu zawodnikowi krócącemu. Tutaj mamy wyrównanie sytuacji. Pasza z nieszczęśliwym flashem. JW po prostu go pikuje. Mamy sytuację 4 vs 4, więc przewaga zaprzepaszczona. Virtusi zbliżają się na bombsite B. Tutaj będą się szykować pod wyjście. Biały musiał zrobić jakiegoś disturba na apsach. Mamy jednego tego zawodnika. Natik na tym bombsite'zie. Golden za smokiem. Debity Neo, tutaj dobry refrag ze strony Taza. Dorzucenie Mołotowa jeszcze na ruiny, żeby mógł Snack spokojnie splantować. Celowanie się w CT, bardzo dobre zachowanie tutaj. W razie czego zabezpieczające. Agresywne zagranie ze strony Fnatic. Celowanie nas tutaj na CT ciemni, tak jakby na skrzynkach ciemniowych. Jednak jest już sprzedany z tej pozycji, tak? Lekro wie, że się znajduje właśnie ciemni. Dostaje smoka, zostaje zabity przez Lekro. Szkoda, że biały mu nie pomógł. Szkoda, że biały się nie wychylił na zawodnika ACT. Wydaje mi się, że tutaj ta współpraca powinna być trochę lepsza w ich wykonaniu. Biały powinien pomóc Tazowi. Taz niestety już był sprzedany z tej pozycji. Wiedzieli zawodnicy Fnatic, gdzie się znajduje. Wydaje mi się, że tutaj trochę błąd po stronie białego, że nie wychylił, nie pomógł Tazowi. Ale runda wygrana. Kolejna runda full. Tutaj Taz z Mołotowem na boiler. I idzie tutaj razem z resztą ekipy, z Neo, który no niestety został odcięty Mołotowem. Rzucony Mołotow, Neo odosobniony na apartach i przegrywa tutaj duel z Lekro, który jest mocno ubity, jednak no mamy sytuację 4 vs 5. Taz zeskakuje. Tutaj nie mamy w ogóle żadnej kontroli na bananie. Na szczęście Fnatic również też nie posiada. Taz będzie wchodził mida razem z białym. Mam jeden flash na bombsite, a jeden flash na blisko, żeby mógł wychylić. Krims schowany w smoku. Zabity Krims. Zabity również na shorcie. JW jednak no, wychylenie kolejnego zawodnika na longu oraz jeszcze jedna osoba schowana na cmentarzu. Powoduje, że szybkie fragi po prostu i tak ze strony Fnatic tradujące. No i mamy tutaj sytuację, gdzie po prostu Taz nie miał szansy nawet zrefragować cmentarza. Przegrany mecz do 6 w danym Virtus Pro. Jak widzieliśmy, ciężko tutaj winić Taza w tym meczu. Dobre zachowanie, w większości dobre zachowanie w rundach. Czasem wiadomo, no mógł się nie spodziewać, inaczej zagrać. Są niektóre błędy, jak na przykład po stronie CT, gdzie na balkonie daje sygnał, daje dźwięk po prostu. Kłopotanie, że znajduje się na balkonie, Krims od razu się w niego celowuje i ma sytuacji 4 vs 2 robi się tak naprawdę, no 3 vs 2 powiedzmy. Robi się sytuacja 2 vs 2.
gdzie zawodnicy Virtus Pro na Bombsite B nie mieli jeszcze możliwości rotacji. Byli jeszcze daleko, zdecydowanie daleka odległość na Bombsite A, żeby się przedostać jeszcze z respa CT. Kolejna runda, no to może ten wychylenie na shorcie, w sensie gdy był już na poddaszkiem, jeden versus, jeden za jeden, no to w sumie sytuacja tutaj nie wyszła, ale mogła wyjść oczywiście lepiej. Na pewno jedną rundę, no to że gdzie byli już zamknięci, no zamknięta drużyna Virtus Pro na Bombsite A, gdzie zawodnicy Fnatic wchodzili i z domku, i z shorta, i z longa, gdzie Snax był zamknięty na BS-ie, Taz w picie. Tam Taz mógł pomóc Snaxowi na przykład na longu, skierować tutaj dwóch graczy w tym kierunku i po prostu zabijać te osoby, które przechodzą przez tego smoka. No albo się skupić na tym shorcie, no i niestety tam nie zabija gościa przechodzącego przez smoka, bodajże Goldena. Tutaj też no, skillowo trochę zawiódł Taz, mógł lepiej to zrobić. W innych rundach ciężko dopatrzeć się błędów po stronie Taza. Wiadomo, mógł zagrać lepiej, ale i tak bardzo no, na tle drużyny dobry mecz w wykonaniu Taza. Ciężko się czepiać. Tak więc to było wszystko w tym odcinku. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania mojego fanpage'a. Dzięki za oglądanie, zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć.